tacy używają suplementów na coś, na wątrobę, na włosy, na skórę, na paznokcie. W ten sposób podejmują wybory na podstawie tego, co widzą w telewizji. Przede wszystkim suplementację powinno się dobierać pod okiem specjalisty, jeżeli nie mamy specjalistycznej wiedzy. Jest tutaj to bardzo istotne, żeby to był albo lekarz, albo dietetyk, czyli ktoś, kto się zna na tym, w jaki sposób odżywić organizm. Suplementy, jeżeli są odpowiednio dobrane i są to substancje sprawdzone, działają i tutaj bardzo jest istotne dobranie substancji oraz ilości, którą podajemy. To powinno być dobrane indywidualnie w oparciu o szereg informacji na temat danej osoby oraz wyniki badań krwi, na podstawie których można odpowiednio to dobrać. Z suplementami jest podobnie jak z lekami. Można przedawkować, używając zbyt dużych ilości. Niezwykle jest istotne to, żeby wiedzieć, którą substancję w jakiej ilości podać. Z uwagi na to, że suplementy nie są regulowane jak leki, nie są podawane przez lekarza, bardzo łatwo doprowadzić do przedawkowania. Suplementy, podobnie jak leki, są to substancje, które mają działanie na organizm i można je przedawkować. Najczęściej mamy do czynienia tutaj z takimi rzeczami jak kamica nerkowa w przypadku zbyt dużej podaży wapnia, czy też podaży witaminy C, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, takie jak witamina E czy A, mogą uszkadzać wątrobę, a witamina A w przypadku kobiet ciężarnych może uszkadzać płód. Dlatego bardzo jest istotne to, żeby ilość była dobrana do danej osoby.